Przyjaciele, Ewangelia jest bardzo prosta. To się wykonało 2000 lat temu. Jezus Chrystus umarł za każdą osobę, za każdego z was. I wstał w matki w ciele. Proszę bardzo. To jest żywy Bóg. Ja też. To jest żywy Bóg. Ale nie ma pani. Nie ma pani zupełnie. Do swojego życia i do swojego serca. Każdy człowiek, niezależnie od jakichś kościelnych rytuałów, idzie na śmierć. Idzie na zatracenie. Dlaczego? Dlatego, że Jezusa przyjmuje się sercem i przez wiarę. Przez wiarę. Bo Pan Jezus jest żywy. Ja doświadczam Go codziennie. Ja żyję w rzeczywistości, która jest Jezusem Chrystusem. Ja się nie boję COVID-a. Bóg jest ze mną. I możesz mieć takie doświadczenie pełni życia. Możesz mieć doświadczenie w ogóle bezpieczeństwa. Możesz mieć doświadczenie realnej miłości. Bo człowieka oddziela od Boga wielka przepaść. Wielka, wielka przepaść. I tylko pojednanie się i przyjęcie ofiary żywego Jezusa, nie takiej ofiary w kościele, tylko ofiary, która stała się, wykonała się przez Jezusa ponad 2000 lat temu. Jeżeli otworzysz swoje serce, jeżeli swoje serce nakierujesz na Jezusa i powiesz: Panie Jezu, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie, ja wierzę, że Ty zmartwychwstałeś, przyjdź do mojego serca. Do mojego życia. Ja Ciebie obiecuję, przyjacielu, że Pan Jezus do Ciebie przyjdzie. On zamieszka w Twoim sercu. Bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby żywy Jezus zamieszkał w Tobie. Nie w obrazku. W Tobie. Jeżeli Go zaprosisz, to On przyjdzie. I Twoje życie się zmieni. Będziesz miał zbawienie i pokój w Twoim sercu. Amen. Amen.